Hej miśki! Dzisiaj wielki dzień, ponieważ będziemy oglądać Rajskie Rozdanie, a TVN blessed us tym, żeby w odcinku z Rajskim Rozdaniem był też jakiś content, a nie tylko same powtórki. Więc mam nadzieję, że będzie napięta atmosfera, że będą dymy, że będą rzucać w siebie przedmiotami i że będą rzucać w siebie mięsem. Let's go! Serce Julii chyba zaczęło bić mocniej. Zresztą myślenie sercem stało się ostatnio popularne w hotelu Paradise. Tam było o tym, że Łukasz tak tutaj spajacował, zajebiście zrobił na tej randce, tak ją zbajerował, tą Julkę, i że Julki serce zaczęło bić mocniej w jego stronę. A czy tu mi jedzie czołg, moi drodzy? Julka po prostu potrzebuje go, żeby przedostać się dalej. Czy ja muszę to mówić naprawdę 50 razy? Julka wcale nie ma żadnego flow do Łukasza, nic! No pewnie się obawiasz tego, że na Rajskim wybiorę Sonię, nie? Kurze mnie to, że gdzieś tam idziesz cały czas do niej. Jasne. Ja ci powiem tak. Jasne. Jeżeli ty gdzieś tam wchodzisz jakoś relacji ze mną, to jasne, nie masz prawa podchodzić do niej i nie masz prawa z nią się przytulać. Nie masz prawa, Łukasz, zabraniam ci! Rozumiesz, co to jest konstytucja? Tam jest napisane, że jeżeli jesteś ze mną w związku, to nie masz prawa, to możesz pójść do więzienia. Grozi za to 50 zł grzywny albo 10 lat za kratami. A wchodzisz teraz ze mną i pokazujemy, że jesteśmy razem. A możemy zrobić się w ten sposób, że od jutra? Od jutra przestanę podchodzić do Soni. Teraz jeszcze ją tak troszeczkę, wiesz. No wiesz, jaki ja jestem chłopak, taki zabawowy. Ja tu lubię babeczki. Słuchaj, niech będzie to samo być, no. Smok. To jest tak strasznie sytuacja, w której bym nie chciała być. W sensie, ktoś na mnie tak napiera i trzyma mnie i ja nie mogę wyjść z tego uścisku. Jest like... A co to za gówno? To były najważniejsze wydarzenia poprzedzające Rajskie Rozdanie. Wy widzicie w jej oczach to, że ona się zmusiła do tego pocałunku, no nie? Widać to, to nie tylko ja. Jesteśmy na kilka godzin przed Rajskim Rozdaniem. Do gry wkracza Klaudia. Zapraszam. O, jak w przedszkolu. W przedszkolu też pani czasem przynosiła taki kolorowy Bristol i jakieś rzeczy się tam naklejało i rysowało, a potem pani w przedszkolu wywieszała to na korytarzu i jak mama mnie odbierała, to mogła podziwiać sobie moją pracę. A wiecie, story time! Jak byłam w przedszkolu, to jeszcze był etap, kiedy byłam bardzo charyzmatyczna. Potem się to troszeczkę zmieniło. W każdym razie ja bardzo chciałam się bawić z dziećmi w przedszkole, w przedszkolu, dlatego że ja chciałam być panią przedszkolanką. Wiedziałam, że z koleżankami będziemy się następnego dnia bawiły i ja przygotowałam im w domu rzeczy do zrobienia. Pamiętam, że robiłyśmy takie koszyczki i ja to wszystko przygotowałam z papierów kolorowych i w ogóle. I zaniosłam to do przedszkola i zrobiłam im zajęcia z tego i pokazywałam im, jak to robić. I wszystkie dziewczynki robiły, w sensie wszystkie te, co się ze mną bawiły wtedy. I pani przedszkolanka była tak zachwycona tym, że oddałam za nią jej robotę, że te koszyczki nasze, przeze mnie wymyślone, wisiały na korytarz dumnie i wszystkie matki mogły podziwiać. Proszę, brawa teraz. Dziękuję, dziękuję. Przed tobą test o znajomości naszych panów. Tak? Przed tobą bardzo ważne zadanie, ponieważ tym testem możesz odmienić swoje losy na najbliższym Rajskim Rozdaniu, gdyż walczysz o immunitet. Co? Uuu, ej, to ja też będę rozwiązywać. Co oznacza, że mężczyzna, do którego podejdziesz na Rajskim Rozdaniu, będzie twój i żadna inna dziewczyna nie może już do niego podejść. W tym przypadku immunitet to niemal bezcenny skarb. Dzisiejsze Rajskie Rozdanie jest ostatnim w tym sezonie hotelu Paradise. Po pierwsze, this is so weird, że to już jest ostatnie Rajskie Rozdanie. Po drugie, czemu ona? No bo na przykład Julka też jest w dziwnej sytuacji, Sonia też jest w dziwnej sytuacji, no ale Łukasz no to nie, no bo jest mniej chłopów. Dlaczego Anka akurat dostała tę kartę pułapkę? Zobaczymy, czego się dowiedziałaś o chłopakach przez ostatnie długie tygodnie. No zobaczymy. Proszę bardzo. No kurwa, kupiłam tę tablicę, to będę z niej korzystać, no nie? A few moments later. Lubiliście w szkole pisać na tablicy? Ja strasznie, w sensie nie to, że lubiłam być brana do odpowiedzi, ale lubiłam jakby ten feeling pisania po tablicy i teraz spełniam swoje takie dziecięce marzenie, żeby mieć to w domu i móc to robić w domu. To jest oburęczne, no może to jest łatwe. Tylko z tych, co są tutaj, czy ogólnie ze wszystkich? Kto jest oburęczny? Znasz odpowiedź na to pytanie? No tak. Ona zna. Nie wiem, no dla mnie na przykład Iwan wygląda na takiego, co jest oburęczny, ale ja nie wiem, czy jakby mogę z nich. Technicznie wpiszę Iwan. Dobrze. Na minus. Czyli chyba tylko z tych, co są tutaj. W jakim masażu Adam jest ekspertem? Jezu, ja wiedziałam to. W takim sensualnym. W jakim masażu?
Może cię masował, Adam? Nie, nie masował mnie. Widziałam, jak masował na pewno Łukasza. A rodzaj masażu, tak? Albo miejsce, z którym, skąd pochodzi. Ale dobra, sobie wpiszę, tak. Skąd pochodzi też obleci? Ty właśnie, kurwa, nie wiem, czy nie z Bali, wiecie? Ale fajny dzisiaj quiz wam robię. I sobie. Ja się zastanawiam, czy to właśnie nie z Bali. Może hawajski? Himalajski? Hawajski? Hawajski. Chyba hawajski. Hawajski. Minus mam. Kolejny. Z jakiego kontynentu pochodzą rodzice Artura? No to ja piszę, że z Europy. Mi się wydaje, że to były jakieś bałkańskie klimaty. Jest to Armenia, z tego co wiem. Stara, Armenia to nie jest kurwa kontynent, what the hell? Jakiego koloru spodemki ma na sobie Artur? W tym momencie? Czarne moim zdaniem. Artur ma tylko jedne spodemki. Niebieskie! Ale wstyd będzie, w telewizji. Ja f***ole, ale to tak chuj. Czekajcie, bo ja jedną rzecz zgubiłam. To Artur jest naprawdę z tej Armenii, czy nie? Bo jeżeli jest z Armenii, to mam źle. Ale jeżeli jest skąd inąd, to może mam dobrze. Ale chyba mam źle. To ma wykształcenie pedagogiczne? Ja mam wykształcenie pedagogiczne, tak? Ja piszę po tablicy, to jestem nauczycielem. To się zgadza. No to na moje, z obecnych tutaj, to albo Robert, albo Adam. Adam, moim zdaniem. Pamiętam, że rozmawiałam w dzień mojego wejścia do programu z Łukaszem i bodajże on mi powiedział, że skończył coś takiego, więc Łukasz? Łukasz, po co mu okłamujesz? A, mam okulary, w sumie może to... Czyli Łukasz nie, ale to jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dobra, kto miał propozycję nagrania numeru ze znanym raperem? Czym jest znany raper? W sensie Edzio Rap na przykład jest znany dość. Ale też z tych obecnych tu, bo Krystian też mówił, że jest jakiś taki muzyczny, to ja bym trochę Krystiana obstawiała, ale z tych tutaj... To ja dam tego Krystiana! Full stop! To pytanie dostała Beata, a Beata w ogóle Krystiana nie zna. Czyli nie może być Krystian. Adam Roberta. Pamiętam, rozmawiałam wczoraj z Bartkiem o tym. Nie, dzisiaj rano. Jasna pała! Czy ja kiedykolwiek będę miała coś dobrze tutaj? Raczej nie. W jakim języku Artur ma tatuaż? Jasny gwint. A on nie ma tu po angielsku? Po prostu just like this? Czy wydaje, że on ma tutaj taki tatuaż i że on jest chyba po angielsku? Po rumiańsku. Naprawdę tu widać, że to jest po ormiańsku. Nothing is coś tam, dobrze mam. Łaaa! Punkt! To musiał nagle zakończyć karierę piłkarską. SS! To akurat wiem! To jest Łukasz, bo się śmialiśmy z tego. Ej, co jest z tym moim pistaszkiem tutaj, że on tak spłynął? Jezu, bo jestem słaba w tej geografii. No, Artur jest Armianinem, ale no... Jak to się pisze? Zaraz jakąś siarę zrobię. Ona nie wie, jak się pisze nazwy kontynentów. Wawać! Ja nie wiem, czy w ogóle jest to taki kontynent. The woman was too stunned to speak. Jasny gwint, grubo jest, kochani! Ania, tak ci powiem, masz do wyboru całkiem małą pulę. Nie będę. Kontynent Armenia jest. Dlaczego druga osoba napisała kontynent Armenia? Dlaczego my się cofamy w rozwoju? Przestałam się skończyć na kontynencie, tylko zaczęłam myśleć już o tym narodowości i po prostu już tak napisałam. Tak, tak, sranie kurwa po gałęzi. No, bo ja nie wiedziałam, jak leci wzór skróconego mnożenia, bo ja już się skupiłam na tym, no że ja na kalkulatorze się skupiłam po prostu. Jezus. Wstyd na maksa. No, powiem ci, Ania, że z grzeczności nie zaprzeczę, no nie? Wstyd stara, straszny, no. Ale wiesz co, nie jest tak źle, bo Dominika zrobiła dokładnie to samo, więc jakby obie możecie iść i powtarzać szkołę podstawową. Okay. Który chłopak boi się burzy? Na pewno Robert się nie boi. Kto się boi burzy? Ej, błyski, tu był ktoś, kto był strasznie zesrany, jak była burza. I nie był to Bartek. Robert też właśnie nie. I kogo my tutaj jeszcze mamy? Mamy Artura do wyboru, Adama i Łukasza. Mi się wydaje, że Artur. Nie. Artur to jest jak Kacia po osobach, zobaczę. Co? Oj, tylko mnie tam nie wpisuj. Ja ciebie też wpisałam, stary. Ej, a będzie potem podany klucz odpowiedzi, czy ja tak zostanę z tym? Bo tu też w ogóle nie wszystkie pytania mi pokazują, co minus, bo ja bym chciała na wszystkie odpowiadać. Co Bartek ma wytatuowane na plecach? Taki jakby na motor, na taki kask i chyba skrzydła do niego. O Jezus Maria, ale akcja. To ty jesteś z nim w wannabe związku i ty nie wiesz, a ja jestem tutaj zwykłym padalcem i wiem? Jeszcze jak? Rozumiem, że nie znasz odpowiedzi? Ja nie mogę, ale siara. Serce! Tam chyba jest jakieś serce w tym. Ale kask i skrzydła są jak... No, skrzydła to już widzimy, nawet tutaj na tym kadrze. Ale ten kask też tam jest. Mam nadzieję, że nie będzie na mnie zły.
Dziecku, on bije po oczach, jak ze skrzydła. To ja za skrzydła mam, ale ten kask tam jest czy nie ma? Bartek ma wytytułowany na plecach. Są to skrzydła na pewno i coś husaria, może coś takiego. Jaki to jest doskonały odcinek! Kto pracował na budowie? Kto pracował na budowie? Bartek to byłby taki obvious bet, no bo on wyglądał na zajebiście silnego, ale ona chyba zaczęła mówić Robert. I ja ten cheat wykorzystam. Robert pracował na budowie, a Artur cały czas na niej pracuje, więc nie wiem, jak to odebrać. No to zgapione od koleżanki, ale na plus. Z jakiego kontynentu pochodzą? Nie wiem, czy to jest jakiś taki kontynent. Ja p***ole, ale mi tak się spada. Po prostu w to nie mogę uwierzyć. W sensie trzy razy napisać, że Armenia albo kontynent ormiański. Ja bym im anulowała maturę w tym momencie. Jeszcze rozumiem, pomylić się pomiędzy Europą a Azją. Ale wymyślić k***wa kontynent nowy? No przecież to jest skandal. To jest skandal, jak nisko upaliśmy jako społeczeństwo, skoro ludzie mają takie luki w edukacji. Ja jestem w szoku, no nie? Ten marker też jest w szoku, bo spływa strasznie. Kontynent, no są z Armenii, ale... Kontynent. Nie, no nie wierzę, kurwa! Któraś z tych dziewczyn napisze w swoim CV, że ma zdaną maturę, że ma wykształcenie średnie, to słuchajcie, pracodawcy, ona kłamie! No bo kto myśli, że Armenia to jest jedyny kontynent? Ktoś, kto ma wykształcenie wyższe niż szkoła podstawowa. Przecież to, nie, no nawet żartuję, no przecież kurwa, oglądają mnie ludzie ze szkoły podstawowej, nie wierzę, żebyście takie babole walili, no na miłość boską. To jest dramat. Z jakiego kontynentu pochodzą rodzice Artura? Jest Ormianinem? Ale kontynent? To Europa? Bliska? Jakaś tam. Stara, źle to masz, ale przynajmniej nie wymyśliłaś kontynentu, więc w mojej skali jest zajebiście. W sensie, zobaczcie, jak bardzo niskie mamy standardy, żeby powiedzieć, że Armenia jest w Europie i że to już jest i tak pół biedy. Dobra, mamy to. Jak coś, to przepraszam, jak kogoś uraziłam. Gotowa? Tak. Jesteś pewna swoich odpowiedzi? Nie. Co trenuje Bartek? O, no, no widzicie, nie usłyszałam tego, ten. Czekajcie, ja zrobię tak. Położyłam sobie książkę z tymi jej odpowiedziami, żeby się nie sugerować. Zobaczcie w ogóle, jaką zajebistą książką sobie to zasłoniłam. Co trenuje Bartek? No to będzie u mnie jako 12 numer. Tutaj to jest obvious, bo on trenuje boks albo inne jakieś te bitki. A to wszystko jest dla mnie to samo, więc dam boks. Troszkę za mało wiedziałam, ale mi wybaczą. Przede wszystkim o wybaczenie prosimy naszych ormiańskich widzów. Przede wszystkim o wybaczenie prosimy wszystkich nauczycieli w Polsce. Przeproś matkę, każda jedna. Przeproś nauczycielkę. Choć pytanie było nieco podchwytliwe. Podchwytliwe? Podchwytliwe było to pytanie dla kogoś? Trudne, trudne się wylosowało. Z jakiego kontynentu jest rodzina Artura? To nie, no to jest kurwa z gwiazdką. Powiem szczerze. Oblany. Nie sądziłam, że te pytania sprawią wam tyle trudu. Spędziliście ze sobą tyle czasu. I mieliście się po prostu strasznie w dupsku i dlatego tak jest. Ale no, to, że ktoś nie wie, jakiego koloru spodenki ma Artur, to jest nieistotne. Ale z tą geografią to po prostu... Wow. O czym wy tu rozmawiacie? No o głównie właśnie, o to chodzi. Dlatego komentuję ten program. Słuchajcie, dziewczyny, oni tak świecą tymi nagimi torsami przed wami. Bez tych koszulek biegają. A wy nie wiecie, co oni mają wytatuowane. Gdzie wy się patrzycie? No ja na sumie. Powiem tak, nie widziałam, jak wyszłam tam, to już widziałam, także ona plecy goliła sobie dla Bartka. Bez kitu, przecież była ta scena, że Dominika goliła plecy Bartka i ona naprawdę nie była w stanie zapamiętać, jaki on ma tatuaż. W sensie, ja na przykład nie goliłam nigdy rąk Ewy psycholożki i wiem, jakie ona ma tam tatuaże. Immunitet wygrywa. Sonia. No i chuj! Przytula Magdy teraz, ale podejdzie do ciebie. Nie, teraz nie podejdzie. No chyba, że ona bez kitu tego Roberta jeszcze raz weźmie. Ale to już będzie po prostu żenujące, no nie? W sensie mi by było wstyd. Wiecie, że ja dosłownie ostatnio poznałam jednego ziomeczka i sobie gadaliśmy. Byliśmy na jednej imprezie i okazało się, że jest wielkim fanem hotelu Paradise, więc pozdrawiam cię, Kamil, jeżeli to oglądasz. I my dosłownie gadaliśmy chyba z pół godziny o tym, jak bardzo smutne jest zachowanie Soni. I przywołuję to dlatego, żeby wam pokazać, że to nie ja zwariowałam, tylko że są ludzie, którzy też tak myślą. Że są ludzie, którzy też to widzą, że to zachowanie jest po prostu odlotowe. Patrzcie, to jest
skala bycia Delulu. To jest 0, a tu jest 100. Sońka jest kurwa tu. Nie wiem, dziewczyny, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że teraz Sonia może zgarnąć wam chłopaka sprzed nosa. Ha, ha. Soniu, przed tobą nie lada wyzwanie. Musisz się dobrze zastanowić. A to już piszczy. Dlatego zapraszam cię do zjedzenia wspólnej kolacji ze wszystkimi mężczyznami. Wybierz tego, który jest godny pójścia z tobą dalej, który jest godny tego, żeby zawalczyć z tobą o finał. Czy wy w ogóle czaicie ten poziom farta, który ona ma? Znaczy teraz no to sobie teoretycznie zapracowała na to, ale jakby sam to, że pojawiło się to zadanie, żeby rozwiązywać te zagadki o nich, to jest jakby ona ciągle na farcie, ciągle, cały pany program na farcie, a ja dalej nie poznałam klucza odpowiedzi i ja nie wiem na przykład, czy kas i skrzydła się zgadzają, ja nie wiem, czy boks się zgadza, to jest wszystko... Nie, no to się nie nadaje. Boli mnie serduszko. Samo. Tak jakoś. Co chcesz wybrać, Julię? Dzisiaj? Możesz powiedzieć już. Nie w palarni. To myślę, że nie są tematy na palarni. Aha. Ale to boli go serduszko emocjonalnie czy chorobowo? Bo jeżeli chorobowo, to myślę, że papierosek nie jest teraz najlepszym rozwiązaniem. A jeżeli emocjonalnie, to sobie tam jaraj ile chcesz. I don't fucking care. Bo to jest nie temat na palarnię, bo wiesz, to trzeba blask świec. Tu mamy niestety tylko blask żaru papierosa. Nie, to tutaj nie można o tym gadać. Nie powiedział, że nie. Powiedział ci? A mi dzisiaj mówił, że mam się nie denerwować, bo jestem bezpieczny. To widzisz, jak on zrobił. Co za chłop, kurwa. To są takie rzeczy, że masz przeczucie do kogoś i myślisz sobie, nie no, nie będę oceniać książki po okładce, a potem książka ocenia się sama. To jest jak rodzina Monet, no nie? Bierzesz tą okładkę i myślisz, co za brzydka okładka. Ale dobra, nie będę oceniać książki po okładce. Czytasz to i myślisz sobie, wow, ta okładka była dokładnie tym, jak bardzo kaprawa była ta książka. Jeśli Sonia nie zdecyduje się na Łukasza, to zagrożone mogą czuć się wszystkie dziewczyny. Jak to? Wszystkie? Zagrożona powinna czuć się Magda. A wiecie, kto jeszcze powinien czuć się zagrożony? Robert! On wrócił do Polski i na 100% wystosował zakaz zbliżania się. Ja bym tak zrobiła. Dobrze, że ona wygrała. Tylko nie wiem, co ona zrobi, bo słyszałam, że ona Roberta ubierze. W ogóle nie boję się o siebie. A nawet jakby zrobiła coś naprzeciw mnie, to i tak bym na nią nie była zła. A ona szuka tej miłości. I jest taka tutaj, znaczy ona jest tu szczęśliwa, byłaby z jedną osobą. Naprawdę Beata coraz bardziej punktuje. Ona jest taka luźna dziewczyna, ona się nie przejmuje. A nawet jakby zrobiła coś przeciwko mnie, to ja nie będę na nią zła. Ona ma w to wszystko. Ona pojechała się poopalać za darmo. Taka jest moja tutaj, moja koncepcja. Czy kolacja ze wszystkimi chłopakami pomoże jej podjąć decyzję? Sonia, z kim byś chciała najbardziej dojść do finału? Rozważam, czy nie wybrać ciebie, Adam, i odwdzięczę się za to, że ci zrobiłam takie coś. Zrób co chcesz. Kieruj się sercem, kieruj się rozumem i... Sercem się nie kieruj. Dobrze! Robert jej to powiedział. Boże, drogi Robertciku, nie bój się, my cię ochronimy! Chcesz powiedz, ja czy Julia? Kogo byś wybrał? Nie. Przepraszam, ale niezręczna sytuacja. Sonia, Julia, Łukaszu. Pozwólcie, że podsłucham. Julka, tutaj miało ciebie nie być ogólnie. Ja na przykład nie lubię być w miejscach, gdzie ktoś mnie nie chce. Albo gdzie jestem, jakby nie mam nie być. Więc Julka, może też sobie tak pomyśl. Były różne odpały, robiłaś różne odpały na rajskich, jakby... Ja? Czuję, że tutaj jakby... Powiedz prosto, chcesz mnie czy ją i tyle, nie mądź więcej już. No ale tu akurat rel, no. Powiedz kurwa, a czy B, no ja pierdolę, ile można się tak kręcić i motlać w tym wszystkim. Rzeczy codzienne generalnie się tym nie przejmowało, bo... Myślę, że to nie jest dla mnie żadną konkurencją. Ja w życiu codziennym, to już bym dawno tego Łukasza kopnęła w dupę, ażby w locie z głodu zdechł, no. Ho? Ja tobie nie powiedziałam, że cię wybiorę, a nie Julii nie powiedziałem, że ją wybiorę. No Julia, uważa, że powiedziałeś ci dzisiaj, nie, że ją ja wybierasz. Nie, tego nie powiedziałem akurat. No to kłamie kolejny raz? Słuchaj. Niby ty jej nie przytulałaś, ja tego nie powiedziałem. Nie wiem, czy ona kłamie, czy nie w takim wypadku. Może to jest jej gra. Ja jej nie powiedziałam, że ją wybiorę, nie? Mam immunitet i mam dzisiaj podejść do Łukasza i on ma na mnie patrzeć z zawiścią, że... Pan Julia, on chciał być z Julią, to też nie o to chodzi. Ale to się uważa, no. Nie wybieraj mnie po prostu. Wiecie, o co tu chodzi? Nikt nie chce być wybranym przez Sonię at this point. Bo Adam to sobie z Anką poradzi. Robert nie chce tego bardzo. Artur jest git. Bartek by się wbił, bo wreszcie są razem z Dominiką. A Łukasz teraz powiedział, nie wybieraj mnie. Więc jakby to jest trochę smutne. A trochę karma. No co, wszystko w Sonii rękach, tak? Zobaczymy.
czy nas zaskoczy. Ona nas zaskakuje cały program, więc myślę, że i dzisiaj może nas nieźle zaskoczyć. Nikt z hotelu nigdy nie wie, co Sonia ma w głowie. Ale to prawda, to jest jedyna chyba jej moc, to, że jej działania są podyktowane wynikowi wyrzuconej kości, bo ona jest chaotyczna. Nikt nie wie, co się stanie zaraz, bo jakieś takie taktyczne myślenie to jej nie wychodzi za bardzo. I ona też lubi grać na emocjach innych ludzi. Rozpoczynamy najważniejsze rajskie rozdanie drugiego sezonu Hotelu Paradise. Kto już dziś opuści raj? Jakby to powiedział Hannibal Lecter po udanej kolacji, kości zostały rzucone. Ja bardziej uważam, że kości zostały rzucone przez Sonię i ona teraz patrzy, o, szóstka i dwójka i piątka. No to już wiem, co robić. Jako pierwszą o podjęcie decyzji poproszę o Sonię. Zanim wybiorę, chciałabym powiedzieć, że to jest tylko gra. I chciałabym też powiedzieć, że serdeczny chuj w dupę wam wszystkim. Jaką decyzję podejmie Sonia? Madziu. O kurwa. Tym udowadniam ci, że jestem twoją najlepszą koleżanką i jeszcze się z nim pomęczysz i bądźcie szczęśliwi, jak tylko długo możecie. Claudia El Dursi prawie zawału dostała. Jednak Łukasz. Przepraszam cię, Julia. Mógł nie grać tak, jak grał. Może byłoby inaczej. Nie mam osobiście do ciebie żadnego problemu. Sonia, no powiem ci szczerze, niemalże dostałam zawał serca. Dobrze ją zdiagnozowałam, może ja jednak na medycynę się wybiorę, kochani. Ale Łukasz to jest słaby bet. No bo Łukasz jest taki, że właśnie nie można mu zaufać. Ja bym go nie wybrała. Łukaszu, wyglądasz na trochę zdenerwowanego. Julia, no nic na to nie poradzę. Sonia tutaj okazała się katem w tym momencie. Oh jeez, ale było mi przykro, ja pierdzielę na jej miejscu. Tak się nie robi. To ty leciałeś na dwa fronty, nie ja. Gdybyś podszedł do mnie dzisiaj, chociażby wieczorem przed kolacją i powiedział, chciałbym zostać z Julią, pomyślałabym nad Adamem, a moja decyzja jest troszeczkę słodką zemstą i nauczką. Nie uważałabym tego za utarcie mu nosa, no ale okej, jeżeli to w jej moralności jest utarcie mu nosa, to spoko. Ale ona powiedziała, że no gdybyś mi powiedział, że chcesz być z Julią, no to wtedy bym rozważyła Adama. Tylko że on dosłownie powiedział przy stole, nie wybieraj mnie. Nie wybieraj mnie po prostu. Jako kolejną o decyzję poproszę Anię. Wiedząc, że Dominika wybierze Bartka, Ania powinna podejść do Adama. Ale o tym samym myśli pewnie Julia. Może warto zaryzykować gdzie indziej? Jednak Adam. No nie, no tutaj nie było za bardzo z czym kombinować. Jakby to była jedyna opcja. No i Adam raczej ją weźmie, a nie Julkę. Aniu, proszę uzasadnij swoją decyzję. Och, bo tak się świetnie dogadujemy i tak super nam było razem spędzać czas. Adam to jest wspaniały chłopak. To wcale nie jest tak, że był jedyną opcją, która mi pozostała i chce się utrzymać w programie i dojść do finału, może skosić jakieś pieniążki. Poproszę o decyzję Dominiki. Zdziwiłbym się, gdyby nie był to Bartek. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Teraz o decyzję poproszę Beatę. Nareszcie, bo już gorąco się robiło. No dobra, podchodzę. Tu wybór jest niemal oczywisty. Adam, szaman nas wybrał. A Biskitus, szaman jeszcze przecież tu był. To był tak bardzo owocny element wszystkiego. Wniósł całe nic. Mam swoją mafiozę z wąsem. I nie zmienię chyba raczej zdania. Zawsze chciałam mieć takiego egzotycznego mężczyznę. Takiego z tej niesamowitej krainy zwanej Armenią, która chuj wie gdzie to jest. To jakiś kontynent? Magdo, czas na twoją decyzję. Tu również trudno spodziewać się rewolucji. Czy Magda nas dzisiaj zaskoczy? Byli w totalnym szoku! Julio, przed tobą bardzo trudna decyzja. Jak się z tym czujesz? No gównianie! No jest to bardzo dla mnie niekomfortowa sytuacja. Są tu osoby, które bardzo lubię. Ale wiecie co? To jest też dla niej utarcie noska. Bo ona jest strasznie egotop. Ona jest taka... Sonia to jest dla mnie żadna konkurencja. Taka wywyższająca się często. Że ja to nie wiem w ogóle jak to możliwe, że teraz to ja się mam starać o faceta, a nie faceci mają latać za mną. I dobrze, niech tacy ludzie się takiej pokory nabiorą. Sonia postąpiła tak jak postąpiła. Nie musisz tłumaczyć swojego wyboru. Proszę podejść do osoby, na którą się zdecydowałaś. Ona chciała sobie zagwarantować więcej czasu, żeby to jakoś przekminić, mi się wydaje, że ona do tej pory nie wiedziała jeszcze, co ma ze sobą zrobić. No ale jedyna opcja to jest Adam. Z którą z dziewczyn zamierza konkurować?
przepraszam, Aniu. Zatem wszystko dosłownie w rękach Adama. Dlaczego? Są zawsze, ciągle, zauważcie, te same osoby, które są taką szalupą. O, ktoś by powiedział, o, Adam może sobie teraz wybierać między dwiema dziewczynami. Ale taka jest prawda, że one się po prostu ratują, łapiąc go, bo on jest jakby tym wolnym elektronem. Adam, nie zazdroszczę. Stoisz przed naprawdę ciężką decyzją. Zastanów się spokojnie, jeżeli będziesz gotowy, to połóż proszę swoją dłoń na dłoni wybranej przez ciebie dziewczyny. No, ja bym się mega zdziwiła, jakby wybrał Julkę. No bo jednak oni się tutaj układali z tą Anią, no nie? Bardzo mi przykro, że muszę taką decyzję podjąć. Przykro, nie przykro, bo z tą osobą będę już walczył w finale. No i tą osobą jest Ania. Julio, zapraszam do siebie. Stało się. W ostatnim rajskim rozdaniu hotel opuszcza Julia. Drugi raz skrzesili ją i ona wypadła jeszcze raz. No, powiem wam, niemiłe to by było uczucie być na jej miejscu. No, nie chciałabym w jej butach być. Naprawdę jest mi przykro. Bierze. Mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Oczywiście. Dziękuję wam bardzo. Miłego wieczoru. Żegnaj, adios. No mega będzie miły dla Julii. Julia, słuchajcie, już szampana otwiera, taka jest zachwycona obrotem sytuacji. Co on myśli, że ja go wybrałam, bo ja się w nim zakochałam? Nigdy w życiu. Mieliśmy ustalone, że jak ktoś wejdzie i mu się spodoba, to on mi powie co najmniej wcześniej, żebym mogła się jakoś ratować. A on godzinę przed rozdaniem i on... Ja nie wiem. Co bym ci powiedzieć? Ty masz immunitet. No to nie wiesz, no to zostaje ze mną. Ale on zachował się bardzo źle. To swoją drogą, on się fatalnie zachował. I to, że on jest teraz niezadowolony, to ja mam to w p***dzie. A bardziej dziwi mnie to, że Sonia chce wejść jakby w tą parę, spędzać czas z tą osobą, spać w jednym łóżku z człowiekiem, który jej nie chce. To jest bardziej coś, co mnie zastanawia. Czyli ja tak źle zrobiłam, że nie wybrałam Kamila wcześniej, bo mnie sytuacja potoczyłaby się inaczej. Trochę żałuję. Stara, to był twój najbardziej iconic move w tym wszystkim. To co z tego, że nie dojdziesz do finału? Obejrzyj sobie odcinek mój, w którym mówisz mu nie. Obejrzyj sobie, przeczytaj sobie komentarze, jaką stałaś się ikoną wtedy. Odejście Julii, nawet dla jej konkurentki Sony, nie oznaczało triumfu jak z hollywoodzkich filmów. Inna sprawa, że finał hotelu Paradise zbliżał się wielkimi krokami. A to oznaczało, że już od jutra mieszkańcy raju mieli brać udział w ultra-hardkorowym amerykańskim dreszczowcu. Słuchajcie, teraz już będzie grubo, no nie? Teraz już te ostatnie odcinki będzie się non-stop coś działo. Spodziewam się tak, jakichś konkursów na wywalanie kogoś, wskrzeszanie kogoś, robienie jakichś totalnych, dziwnych machloi i mam nadzieję, że dosłownie w każdym odcinku będzie jakiś łubu-dubu. Ja chcę łubu-dubu, żeby było! Ten odcinek był fajny. Zrobiliśmy sobie quiz wiedzy o świecie i chłopakach. Zrobiliśmy sobie plot twisty. Mi się podobało. Mam nadzieję, że wam się też podobało. Mam nadzieję i zawsze tobie też się podobało. Ty też się musisz dobrze bawić. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w środę w jakimś wybitnym prawdopodobnie dziele kultury kinematograficznej i w następną niedzielę w kolejnym odcinku Hotelu Paradise. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.